Są dwa sposoby, by dostać się do Polski. Jeden jest gorszy, przez bagna i przez Białoruś. Można umrzeć, można zamarznąć, można zostać pobity przez polską straż graniczną. I drugi, bardzo spokojny, wsiada się w samolot, ląduje na Okęciu, zaczyna pracę albo emigruje dalej do Niemiec, do Szwecji. Drugi sposób wymaga dania łapówki w wysokości około 25 tysięcy dolarów jakiemuś pośrednikowi, który działa pod polskim konsulatem gdzieś w Azji lub w Afryce. Tak w skrócie wygląda gigantyczna afera korupcyjna wokół polskich wiz, w którą zamieszany jest polski MSZ. Wiedzieli o tym wszyscy święci w Prawie i Sprawiedliwości, nikt nic nie zrobił, próbują tylko sprawę ukryć, rozwodnić, oskarżyć za nią Tuska. Nie wiedzielibyśmy o tym, gdyby nie nasza dziennikarka Angelina Kosek z redakcji w Kielcach, która nagle odkryła, że minister Piotr Wawrzyk został wyrzucony z listy wyborczej PiS-u. Zaczęliśmy to sprawdzać, okazało się, że mamy po prostu gigantyczną aferę, której PiS się po prostu koszmarnie boi.